I przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. I tutaj pan burmistrz chciał zabrać głos. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrzu. Szanowni państwo radni, proszę zgłaszać, jeszcze są jakieś jeszcze problemy. Widzę, że już kolejny jest problem z tabletem. Pan radny Marcin Buczek, tak? Znaczy, czy mogę pytanie odnośnie porządku? Zaraz, chwila. Zaraz, oczywiście jesteśmy w tym punkcie, ale na razie sprawy techniczne musimy wyjaśnić, no bo nie ruszymy do przodu. Nie zrozumiałem, panie porządku obrad, jak nie będziemy mogli zagłosować. I przystępujemy do przyjęcia porządku obrad w zaproponowanym kształcie, które państwo żeście otrzymali wraz z zawiadomieniem. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Proszę, głosujemy. Przewodniczący, chciałem uwagę do porządku. Nie udzieliłem panu głosu. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Na jakie? Przecież mam prawo wnieść uwagę do porządku obrad. Panie przewodniczący, mam prawo wnieść uwagę do porządku obrad. Na jakie prawie pan? Ja nie rozumiem. Przegłosowaliśmy porządek obrad.